ciekawy motyw z tym kajakiem. Nagramy ten kajak. Przyjemnie nad Odrą wygląda. Żeby Państwu pokazać plener, prawda? Ostrów Tumski. Daleko to są te dwie wieże. Jak ktoś nie jest z Wrocławia, to może... O. Dwie charakterystyczne wieże. Co tam mamy jeszcze? Jakieś łódki. A tam jakiś statek wycieczkowy posuwa. Tak. Tutaj jest nabrzeże, na którym przybijają promy takie wycieczkowe. Wożą turystów z zoo. O, właśnie już tutaj zawraca ten wycieczkowy taki. A chyba jeszcze nie ma regularności, ale chodzi mi o tą keję tutaj, taki czarny mostek, tak? Bo tutaj wysiadają ci, co wsiadają na nabrzeżu w centrum miasta i tu przypływają do zoo na wycieczki. I tak kursuje takie wodna taksóweczka taka. Minibus. Było dobre pytanie, czy to jest główne koryto, po którym barki pływają. Przyznam się, że tyle razy byłam na wycieczkach na barkach, ale nie. Jest tyle kanałów tutaj. No, tutaj sobie grzeją się słońce Państwo. Spacerowicze. Jedno z największych zoo w Polsce. Cały ten płot, aż dotąd. Tak. No i tak to tutaj wygląda. Kładka tylko dla pieszych, rowerowa, następny most. To most Kurwalski. A z tej strony nowy most, zbudowany rok temu. Dopiero, bo kolejny jest w Oławie, proszę Państwa, to jest strasznie daleko. Był prom, ale w powodzi w 1997 niestety skasowali ten prom. No i w ogóle jeszcze kwestia powodzi, co jeszcze skasowali. I może teraz skierujemy kamerę na niebo, bo chemtrail. Są osoby na internecie, które wyśmiewają dokumenty dotyczące tego zjawiska, jednak szczególnie tutaj w tej stronie. No tutaj widać, że to jest góra też bardzo podejrzana. Przejdzie blanko. Co jeszcze skasowano w 1997 w czasie powodzi? Na przykład archiwum państwowe. I teraz mają świetny powód niektórzy hybrydy, żeby mówić, o, zginęło. Nie wiadomo, gdzie jest. Takie rzeczy.